Dzień dobry wieczór, z tej strony Mateusz Olech. Witam was wszystkich w prezentacji o tytule Jak wybić się na YouTube. Jest to trzecia prezentacja z tego cyklu. Witam was wszystkich. Dzisiaj powiemy o czymś, co jest w zasadzie na tyle logiczne, tak logiczne i tak wszyscy o wszystkim wiedzą, że w zasadzie nikt o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi i nikt zbytnio o tym, ja raczej pojęcia zbytnio takiego, pytałem wielu ludzi, którzy zaczynają na YouTube, nie mają. Pytam, słuchaj, no co byś powiedział o współpracy? No tak tutaj napisać do tego, tutaj pogadać, ale żeby rozebrać to już na czynniki pierwsze, to już nie łaska i było ciężko. Także dzisiaj powiem właśnie o tej współpracy, po to tylko i wyłącznie, żeby tobie było łatwiej. Żebyś wiedział, jak na czym to polega, jak to wszystko wygląda z perspektywy kogoś, kto ma na przykład prawie niecałe, niespełna 7 tysięcy widzów, tak jak ja, czy też 30, bo oczywiście wszystko było konsultowane z niektórymi youtuberami. I jak to wygląda z poziomu twojego, czyli takiego początkującego youtubera. Na samym początku oczywiście trzeba zacząć od podstawowej kwestii. Każdy moim zdaniem poradnik trzeba zacząć od podstawowej kwestii, jak tego nie robić. Słuchajcie, bardzo często mamy poradniki, jak to zrobić, ale nie pokazują, czego unikać i jak tego nie zrobić. W tym przypadku zacznę właśnie, jak tego nie robić. Jak tego nie robić, to przede wszystkim być natarczywym. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto ma dość dużo widzów, cały czas dostaje, słuchaj, takie wiadomości. Słuchaj, a mógłbyś ocenić mój kanał, bo ja tutaj robię fajnie. A takie jeszcze fajnie, jakbyś dał łapkę w górę, dodał komentarz, zasubskrybował i dodał do ulubionych. Teraz sobie wyobraźcie, co myśli taki człowiek, który ma około 7 tysięcy widzów. Niespełna 7 tysięcy widzów, na przykład tak jak ja. Sobie myślę tak. A co ja z tego będę miał? I to jest moja pierwsza sprawa, pierwsza myśl, która mi przychodzi. Czasami się oczywiście zdarza, że ktoś, kto ma naprawdę świetny kanał i w ogóle po prostu szczena mi opadła, to wtedy oczywiście zostawiam tą łapkę, zostawiam, dodaję do ulubionych i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajmy o tym oczywiście, żeby nie być przede wszystkim natarczywym. Przypomniał mi się taki przykład natarczywości, słuchajcie. Kiedyś, kiedy jeszcze projekt Vlogersi wystartował i chłopak koniecznie za wszelką cenę chciał się do tego projektu dostać. Za wszelką cenę, choćby miał spalić wioskę jak Neron, nie, on się musi dostać do vlogersów. Za wszelką cenę mówię, ponieważ dziennie dostawałem około 3 wiadomości na swojego fanpage'a, oczywiście na swojej osi czasu na fanpage'u vlogersów, na osi czasu vlogersów oraz prywatnej wiadomości i na prywatnej wiadomości YouTube oraz na vlogersów. 3 wiadomości o identycznej tematyce, skopiowane równo. Brzmiały one tak. Bo ja chciałbym prowadzić kanał na YouTube, on by się właśnie tyczył piłki nożnej, bo ludzie bardzo źle mówią o tych, którzy zajmują się piłką nożną i ja chciałbym po prostu... Ja myślę, chłopie, pokaż mi swoje dzieło, pokaż coś, ale on tyle wysyłał tych na wiadomości, że na którymś w końcu odpisałem. Słuchaj, facet, jak bylibyśmy zainteresowani, to byśmy tobie odpisali. Mamy tyle maili, że nie jesteśmy w stanie odpisywać każdemu, przepraszamy i tak dalej, i tak dalej. Na co dostałem odpowiedź? Wiesz, bo w życiu trzeba się rozpychać łokciami. Tak samo na YouTube. Ja już naprawdę nie chciałem dyskutować. Naprawdę. I to jest przykład natarczywości, jaka bywa bardzo często na YouTube. I słuchajcie, z mojej perspektywy, z perspektywy twórcy, który coś robi, dostajemy naprawdę dużo maili i nie jesteśmy w stanie na wszystko odpisywać. To tego też możecie być świadomi. Ale w tym przypadku, dobra, jak nie robić, ale jak robić? I to pytanie jest bardzo też fajne. Jak robić? Przede wszystkim dodawać odpowiedzi wideo. Żeby ktoś zauważył twój film, to trzeba dodawać odpowiedzi wideo, ale zacznijmy od początku. Trzeba wszystkim, na samym początku trzeba przede wszystkim znaleźć ludzi tworzących bardzo podobne kanały do twojego. Dlaczego? Podejrzewam, że grupa docelowa tych bardzo podobnych kanałów będzie praktycznie identyczna. Praktycznie identyczna, tak jak twojego kanału. Także muszą być to podobne kanały, jeżeli o to chodzi. Oczywiście nie muszą, ale fajnie by było, bo mniej więcej one mają podobną grupę docelową i podobnych odbiorców. Także podejrzewam, że jeżeli na przykład, nie wiem, tworzysz filmiki z Minecrafta, nie? To ludzie, którzy oglądają te filmiki z Minecrafta u kogoś innego, to podejrzewam, że im się także spodoba twoja działalność. Oczywiście, o ile będzie dobra, prawda? Także jeżeli na przykład tworzysz wideobloga, to możesz rozmawiać z wideoblogerami. I tu uwaga, bo wszystko jest pięknie i fajnie, o tyle, o ile kiedy pisząc do kogokolwiek, powinniśmy pisać w jakiejś konkretnej sprawie. Bo tak powiem ci szczerze, że głupio wygląda, cześć, zaprzyjaźnijmy się. Ja sobie myślę, matko, hej,
przyjaciół to ja mam. I słuchajcie, powinniśmy moim zdaniem być tacy konkretni. Mamy jakąś sprawę, wymyślmy coś, bądźcie kreatywni. Wpadnijcie na pomysł jakiejś serii, wpadnijcie na pomysł jakiegoś taga, wpadnijcie na jakikolwiek pomysł, coś wymyślcie. Bądźmy kreatywni, bo jak nie będziemy kreatywni, słuchajcie, no to kurczę, no będziemy szukać przyjaciół na YouTube. No i przede wszystkim ci ludzie muszą być na swoim poziomie, czyli na twoim poziomie. Znajdź ludzi tworzących podobne kanały na swoim poziomie. I chodzi tutaj o subskrypcję, słuchajcie. Jeżeli piszesz do kogoś, kto ma przykładowo, no a może zacznę od tego, jak tego znowu nie robić. Kiedyś do mnie chłopak napisał, słuchajcie, nie wiem, czy już mówiłem to w tym cyklu prezentacji. Kiedyś do mnie chłopak napisał, słuchaj, bo tutaj bla bla tworzy taki kanał. Ja mówię, słuchaj, a pisałeś do ludzi, którzy tworzą podobne kanały? No, napisałem do Roka i napisałem do Ryja, ale mi nie odpisali. Ja sobie myślę, ej chłopcze, ogarnij się trochę. Tutaj właśnie mi naszło na myśl, słuchaj, to muszą być ludzie na bardzo podobnym poziomie, jeżeli chodzi o subskrypcję co do twojego kanału. Dlaczego? Bo osoba, do której piszesz, myśli sobie tak, kurczę, a co ja z tego będę miał? Jeżeli masz podobną liczbę widzów, to podejrzewam, że taka osoba pomyśli, a może być jakaś wymiana widzów, to fajnie. Czyli najpierw musisz żegnać pierwsze 100 widzów, a to będzie ciężkie, uwierz mi. Będziesz zaliczać na każdym kroku porażki, ale no co, nie można się poddawać. Bo gdybym ja się poddał na samym początku, to teraz nie moglibyście oglądać tej prezentacji, co? Także poddawać się nie możecie. I koniec, jeżeli ktoś mi napisze, że się chce poddać, to ja osobiście nie wiem, unsuba mu dam. Najpierw dam suba, a potem żeby dać unsuba, prawda? No i tutaj pytanie na sam koniec, które się nasuwa od jak to ugryźć. Czy więksi youtuberzy zauważą twój kanał? Pytanie dziwne, ale dość logiczne. Bo wyobraźcie sobie, że duży youtuberzy także są ludźmi. Nie śmiej się w tym momencie, bo też jestem człowiekiem. Nieukryty krytyk też jest człowiekiem. I wyobraź sobie, że kiedyś do mnie nieukryty krytyk napisał. Napisał, że mam fajny kanał i w ogóle. No, mnie w krzesło wryło normalnie. Nie wiem, czy to było zagranie PR-owe, ale wątpię, żeby Maciek akurat w ten sposób chciał działać, ale w krzesło mnie wryło kompletnie. Miło mi się człowiekowi zrobiło, także wyobraź sobie, że duzi youtuberzy także patrzą na różne kanały. Jeżeli są fajne kanały, to nawet napiszemy. No, akurat po poziom Macieja Frączeka, mój to pod względem subskrypcji to jest nieporównywalna ilość, ale wiecie, o co chodzi. I na samym początku tego, jak to ugryźć, mówiłem, dodawajcie odpowiedzi wideo. W ten sposób więksi twórcy was zauważą. Wyobraź sobie, że w ten sposób zauważył mnie Krzysztof Gonciarz, bo dodałem mu odpowiedź wideo. Ba, nawet odpowiedź wideo do jego filmu się mu spodobała. A jeżeli mu się odpowiedź wideo spodobała, to co? No to jasne, dał mi łapkę w górę, dodał chyba film do ulubionych, no i zasubskrybował mój kanał. Wtedy to po prostu ja miałem, słuchajcie, miałem taką masę subskrypcji i od tamtego momentu zacząłem poważnie tworzyć coś na YouTube i bardzo się cieszę, że te filmy, które zacząłem tworzyć, to takie fajne filmy i w ogóle dziękuję wam, dziękuję, że mam was. Ale dobrze, co się stanie, gdy zauważy ciebie osoba, która ma bardzo podobną grupę docelową do ciebie? No to generalnie ci widzowie mogą przyjść do ciebie, spodoba im się twoja działalność i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli jesteś wideoblogerem, trzymasz z wideoblogerami, jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, gameplayerem, trzymasz z gameplayerami i tak dalej. Ale co się stanie, kiedy na twój kanał wyjdzie na przykład sławna osoba, zalekuje twój film, sławna osoba, w której w jej guście się spodoba na przykład twój film, ale będzie kompletnie o innej tematyce, a jego grupa docelowa będzie kompletnie inna. Na przykład, nie wiem, tworzysz bardzo, bardzo poważny program w internecie, jeżeli chodzi na przykład o naukę. Używasz bardzo górnolotnych słów, jesteś świetnym człowiekiem, który wie dużo o wielu rzeczach i tworzy taki program. A na twój kanał przychodzą młodzi ludzie w wieku 9-10 lat. No właśnie. Twoje statystyki troszeczkę w dół lecą. Wyobraźcie sobie, że kiedyś miałem taką historię, że zalajkował mnie Adbuster, czyli Bankowo 1. Spodobał mu się mój film, tylko się okazało, że jego publice się raczej mój film nie spodobał, bo mój film to był bardziej w konwencji rozrywkowej, a jego film był bardziej w takiej konwencji, nie wiem, no, moim zdaniem wyższej od mojej, w takiej dość inteligentniejszej troszeczkę niż moja konwencja, chociaż tutaj oczywiście
nie mówię nic złego, że moja konwencja jest oczywiście zła, jest po prostu rozrywkowa. Tym ludziom się zbytnio to nie spodobało, także wyobraź sobie, że nie każdy duży YouTuber może sprowadzić ci widzów, którzy się sobie spodobają, którym spodoba się twoja działalność. I teraz na koniec, cecha ludzi sukcesu. Tak przy okazji to dorzuciłem, bo stwierdziłem, że to też jest ważne w tej prezentacji. Moim zdaniem, jaka jest cecha ludzi sukcesu, bo ktoś mnie kiedyś o to spytał. Wyobraźcie sobie jedno. Nie wiem, czy znacie Damiana Śmigalskiego, on Aerochemix, jakoś tak, tworzy program Słów Kilka. Damian nauczył mnie jednego, że pozytywność, według niego, według mnie także, jest kluczem do sukcesu. Jest kluczem do sukcesu, trzeba umieć być pozytywnym człowiekiem. Trzeba umieć być pozytywnym człowiekiem i w internecie, i w życiu. Chociaż oczywiście nie zawsze. Ginny i Broszka, kiedy do mnie przyjechały, I'm talking Jay Bro, czy Ginny 6789. Ginny siedzi tak na mnie o godzinie 22, wpatrzona jak w obrazek, a ja oczywiście film montowałem. I tak patrzy na mnie, i tak patrzy: Mateusz, bo to ja cię nie poznaję, bo to taki wesoły, na filmach taki smutny jesteś. Ja mówię: dziewczyno, słuchaj, jest wieczór, jestem zmęczony i montuję film. Czy ja mam się cały czas uśmiechać jak do kamery i do obiektywu? Także to jest według mnie ta cecha ludzi sukcesu, pozytywność. Oczywiście ta pozytywność nie musi być cały czas w życiu. Ja oczywiście pewnie po tym nagraniu teraz jestem taki pełen euforii w ogóle, bo dla mnie to jest moje hobby, słuchajcie. Nagrywanie filmów to jest moje hobby. Ja chcę wypaść w tym momencie jak najlepiej. I ja podejrzewam, że kończę od dzisiaj nagranie, nie będę taki żywiołowy jak teraz i w ogóle i taki wesoły, bo na przykład nie, oglądając teledysk w internecie na YouTubie, nie będę się tak cieszył do monitora jak wariat. Także wyobraźcie sobie, że tak wszystko według mnie wygląda. I mam nadzieję, że wy także będziecie pozytywni. I to jest moim zdaniem cecha ludzi sukcesu. Myślę, że bardzo często lubimy ludzi, którzy patrzą przez różowe okulary troszeczkę na świat. Niezbyt narzekają, chociaż Polacy trochę lubią narzekać. Niezbyt też rozumiem kanałów, do których głównie się narzeka. I taki stały cykl pana Cejrowskiego, to mnie wkurza. No kurczę, no. Dobra, ale ja wolę faceta, który się uśmiecha i się cieszy, nie? Także to jeżeli chodzi o ludzi sukcesu. I kolejną rzeczą, którą powtórzę, jeżeli chodzi o sukces. Nie zgadniecie. Mówiłem to już chyba dwa razy w tych prezentacjach. Słuchajcie, trzeba cały czas pracować i jeszcze raz pracować. Bo jak nie będziemy pracować na YouTube, jeżeli nie będziemy robić tego, czego lubimy, jeżeli będziemy się zniechęcać, słuchajcie, to nasze wszystkie działania pójdą na marne. Mówił Mateusz Olech, dzięki za wysłuchanie. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta prezentacja wam się przydała. Natchnę was, zainspiruję do czegoś. Róbcie, twórzcie, bądźcie. O. Wystarczy. Trzymajcie się. Na razie.